Będę ci mentalnie pomagać. Siema, mordy kochane. Dobry wieczór. A co będziemy dzisiaj robić? A dzisiaj w tej chwili obcinamy kwiaty w rotyczu, które żeśmy nazbierali przed południem, bo przyszykujemy sobie surowce na zrobienie maści rotyczowej. A jak to się robi? No widzisz, no, trzeba pozyskać świeży wrotycz i później obcinasz kwiaty, bo z samych kwiatów będziemy robić tą maść. Surowiec musi być zebrany w miarę w suchy dzień, więc dobrze, żeśmy wykorzystali przed... Bo później już padało, prawda? Potem już padało i już nie nadawałoby się to do zbierania. A tak mamy materiał suchy, dotknij. Mhm. Taki jak trzeba. No. Ładnie pachnie. Tak, pachnie taką goryczką i miodem jednocześnie. No, jest to zioło gorzkie. Zioło, które służy nam do rozprawienia się z pasożytami, ale również jest stosowane jako napar przy pierwszej fazie przeziębienia. Jest świetny na żołądek bolący. No i jak się okazuje, to wrotycz w maści pomaga na różnego rodzaju problemy skórne, jak psoriazis, łuszczyca, egzemy różnego rodzaju, trądzik, o dziwo, dla młodych ludzi. To bardzo ważna informacja, ponieważ jest wirusobójczy i bakteriobójczy. No. I my sobie teraz musimy te kwiaty poobcinać. A czy wrotycz nie jest taką rośliną zakazaną? Nie jest rośliną jeszcze zakazaną, choć ciągle ją straszą, że będą zakazywać zbierać. Ze względu na to, że ta roślina może być trująca, ponieważ ma taki składnik, który nazywa się tujon. I wszystko, co jest w nadmiarze stosowane, nawet w ziołach, no to może zaszkodzić, jeśli się stosuje nieumiejętnie, w zbyt dużych dawkach, przy towarzystwie alkoholu na przykład. A to... Ja się spotkałam u jednych zielarzy ze stwierdzeniem, że w rotyczu nie bierze się, nie zażywa się z alkoholem. To znaczy, jak się bierze w rotycz, robi się kurację wrotyczową, to się nie pije żadnego alkoholu, żadnych tam libacji. Co chodzi o jakąś reakcję? No właśnie, chyba się zwiększa moc tego zioła, ponieważ robi się również z wrotyczu nalewkę alkoholową, ale ją się też pije w kropelkach. To nie jest tak, że możesz sobie pić kieliszkami, jako nalewkę samą w sobie. Zresztą nalewki lecznicze robi się praktycznie zawsze bez cukru. Więc to nie jest nalewka, która dobrze smakuje, umówmy się. Natomiast ma dużo fajnych właściwości leczniczych. Kwiaty tniesz, a... Trochę liści też. Wiesz, kwiat jest zawsze lepszym surowcem. Natomiast całe ziele suszę do picia. No ale mam już tyle nasuszonego, że już tego mi nie potrzeba. Czyli to nie jest coś takiego, co można wyrzucić? Nie, to można też wysuszyć, to listki. Aha. I w herbacie są bardzo sympatyczne. O. Także ja do herbaty suszę całe ziele. Tam na przykład się suszy całe ziele, tylko jest teraz założone w pieluszce. Już chyba jest wysuszone i muszę to zdjąć. Tu też jest wrotycz? Tak, tam też jest wrotycz i ja to po prostu muszę, to ten co dostałam, taki ostatek. Było go za mało trochę na maść, więc zdecydowałam się go ususzyć. I tam już będę zdejmować z tych łodyg, będę zdejmować wszystko, i liść, i kwiat. A bo to jest cała roślina. Tak, tych łodyg nam nie potrzeba, to ja po prostu wyrzucam na kompost. Czyli zostają same... Zostają listki i kwiaty, tak. Tego to nam wystarczy przynajmniej na dwie porcje maści. Ale zrobimy dzisiaj tylko jedną, a resztę najwyżej się ususzy. Zobaczymy, ile nam wejdzie do tego oleju, który będziemy podgrzewać w kąpieli wodnej. Bo olej musi być wypełniony tym kwiatem w rotyczu. I ten wrotycz będzie oddawał swoje właściwości w oleju, który będzie się robił coraz bardziej gorący pod wpływem gotowania na parze. Czyli olej się nie zagotuje, będzie na tyle gorący, żeby z tego wrotyczu wyciągnąć to, co ma wyciągnąć. I ten olej zazwyczaj jest bardzo gorzkawy. Uh-huh. Więc ta maść, jakby się chciał polizać, to byś czuł goryczkę na języku.
I to jest bardzo charakterystyczne dla tej rośliny. Wszystkie rośliny, które mają gorzki posmak, są zazwyczaj roślinami używanymi do wypędzania pasożytów, na nieżyty żołądka, na perystaltykę jelit, tak jak kocanka, jak bylica piołun, wrotycz i dziurawiec, bo dziurawiec też jest taki lekko gorzkowy, ale nie tak bardzo jak wrotycz czy kocanka. Kocanka z kolei jest przepięknym ziołem na wspomożenie pracy wątroby, jelit i tych dróg żółciowych. Jest przepięknie pachnącą rośliną, bo jest tam roślina miododajna. Pszczoły ją bardzo lubią. Rośnie na takich piaszczystych łąkach. Ale ona w smaku jest gorzka, chociaż tak pięknie pachnie, żebyś nie powiedział, że ona jest gorzka. I na końcu ma jeszcze słony posmak. Ale żeby wyprodukować, żeby wytworzyć maść, też jest potrzebny produkt pszczeli, tak? Tak, bo to... W ogóle jest potrzebny też produkt, który zagęści ten olej, bo pierwszą taką fazą produkowania tego oleju jest zrobienie wyciągu olejowego z wrotyczu. Przez 2 do 3 godzin on sobie będzie pyrkotał. Znaczy nie olej, bo olej się nigdy nie zagotuje. Natomiast później do tego, po odcedzeniu tych kwiatów z tego oleju, co będziemy robić przez pieluszkę, jest cały proces, wiesz, przez pieluszkę, przez sitko. Ekstra. No. Do tego się później dodaje olej kokosowy, bo jak wiesz, olej kokosowy jest po schłodzeniu stały. I do tego się dodaje właśnie ten wosk pszczeli. Całkiem jest nam, sporo tego wosku. No, taką sporą, na ten litr oleju, który nam wyjdzie z tej kąpieli wrotyczowej, plus 0,5 kg tego oleju kokosowego, to musimy dać przynajmniej taki kawałek wosku wielkości dobrej kostki szarego mydła. No to dzisiaj jaka dostaliśmy taki biały jeleń, trochę więcej. Nie, myśmy dostali przynajmniej na 3 porcje. Aha. Także to, co nam odrąbywał Artur z miodów Guciów, z pasieki Gucio. No to będzie tak spokojnie na 3 porcje, no ale pewnie już w tym roku nie zdołam zużyć, więc sobie go zapakuję na zaś. No a tu wygląda na to, że my mamy dużo tego wrotyczu, po cośmy to nas zbierali. Będzie na herbatkę w takim razie. To jest wosk pszczeli, ten, który dostaliśmy od naszych pszczelarzy z pasieki Gucio. I to przynajmniej połowę z tego zużyjemy do tej maści. Olej słonecznikowy, w którym będziemy robić ten wyciąg z wrotyczu. I później olej kokosowy, który będziemy już mieszać na sam koniec razem z woskiem. Więc tutaj mam garnek z wodą. Widzisz? Na to stawiamy garnek drugi, ten, w którym będzie ta właściwa produkcja tego oleju. Tutaj sobie wlewamy teraz właśnie olej. Tu ten olej słonecznikowy, albo można dać olej winogronowy, taki, który nie pachnie. A czemu olej? Dlatego, że w tym oleju będziemy robić wrotycz. Teraz zobaczysz, będę wkładała. I do oleju wejdą te wszystkie składniki, które są nam potrzebne, a które trzeba wyjąć stamtąd pod wpływem ciepła, czyli do rozgrzanego oleju. Jak dużo tego oleju? No cały litr. Cały litr i zaraz zobaczysz, ile wejdzie kwiatów. Mamy za dużo kwiatów, ale nie szkodzi. Teraz do tego wrzucę tak, żeby było pełno tego. Tak mi się wydaje, że to już. Weźmiemy łyżkę. Też tyle? Znaczy, powiedziałbym, że tylko tyle. Ja jeszcze zobaczę, jak to nam tutaj pasuje. Można jeszcze wrzucić garstkę. Dobra. Tak, żeby to było, wiesz, nakryte.
I teraz, mój drogi, w tej kąpieli, tam się będzie ładnie podgrzewać na parze, tu się będzie robił gorący olej. I to będzie sobie tutaj tak się działo za 2 godziny. O. I jak skończymy ekstraktować wszystkie dobre rzeczy z wrotyczu do oleju, to nastąpi następna część produkcji. Czyli przez najbliższe 2 godziny to się robi, a po 2 godzinach przechodzimy z powrotem do kuchni zobaczyć ciąg dalszy, tak? No, dokładnie, dokładnie. A skąd wiesz, że po 2 godzinach będzie to już, że coś się tu zrobiło? Zobaczysz, dam ci do spróbowania tego oleju. Poza tym w całym domu będzie pachnieć wrotyczem, ale spróbujesz tego oleju. Tego, co tu teraz się ma, tak? Tak, teraz sobie wyleję ci na palec trochę tego i spróbuj, jak ten smakuje. Proszę. Tu sobie polisz i zobacz, jak smakuje olej słonecznikowy. I co? Szczerze? No, nijaki. No nijaki. Właśnie o to chodzi, że ma być nijaki. Bo na przykład nie mogłabym tego robić z oliwą z oliwek, bo oliwa z oliwek ma bardzo intensywny zapach. Aha. I on się dodaje do innych maści, nie do tej. Tutaj ma być właśnie olej, który jest bez... Taki neutralny. Bez, neutralny, dokładnie. Dobrze. Czyli winogronowy albo słonecznikowy. Dokładnie tak. No, a później zobaczysz różnicę w tym oleju, jak to będzie wyglądało. To co, czas na kawę? Czas na kawę, dokładnie tak. Do zobaczenia za 2 godziny. To jest najgorsza część. Ponieważ tak mniej więcej tyle będziemy musieli dać. No to już sobie zaznaczam, tak. No to taka kostka mydła, nie? No. I teraz, mój drogi, trzeba to pokroić na małe kawałki. Wiesz? Małe, bo to musi się, bo jak ja będę miała już ten gorący olej i dodam to, to się szybko rozpuści. Natomiast wosk musi się trochę rozpuszczać. Może ja to zrobię. A ja nie mogę, chcesz, możesz robić. Ja po prostu nie mogę podgrzewać tego oleju, żeby zachować wszystkie właściwości. Więc trzeba takie mniejsze kawałki, bo potem będziemy tylko łyżką mieszać. I te kawałki muszą się roztopić w tym oleju, który przecedzimy już z tych kwiatów. Więc proszę bardzo, możesz tak, poczekaj, dam ci miseczkę specjalną, żeby to wrzucać, żeby to nie skakało, bo czasem... O. Tu sobie będziemy wrzucać te malutkie kawałeczki. Nawet takie maleństwa, to też wszystko będzie szło do tego. Bo ważna jest ta ilość, bo to czyni tą maść stałą. No, okay. Że powodzenia. To w zasadzie to można było w takie wiórki nawet. No, ale to tak, to trochę potrwa. To nie jest takie proste. Także kojot w akcji. Tak. Zobaczycie, jest. Ta maść będzie miała moc uzdrawiającą i w ogóle. Bo to są ręce, które leczą. Oj tak. I zobacz. I tutaj wyjdzie nam później z tego wszystkiego taka właśnie maść, którą się dzisiaj smarowałeś. No, o takiej konsystencji nie wylatuje, a jednocześnie jest miękka taka i szybko się rozpływa na ciepłej skórze. Okej, okay, czyli ten wosk, bo to jest wosk. Tak, to jest wosk pszczeli. Okay. Czysty wosk pszczeli. Dobrze, i teraz ten wosk utrzymuje to, co jest w środku? W takiej stałej konsystencji. No dobrze, ale jak pomieszać? I ten olej też, bo ten olej też jest stały, tak? Mhm. Tylko, że my mamy, pamiętaj, że mamy cały litr oleju słonecznikowego z tym wrotyczem w środku. Okay. I teraz to, ponieważ widzisz, jakie to jest twarde? Jak jasne. No właśnie, no więc w tej maści razem z tym olejem kokosowym, to robi to, robi to dokładnie takie mazidło. Aj.
to rozetrę. No dobrze, ale jak to się dzieje, że to można było rozetrzeć, a to jest takie twarde? Dlatego, że tutaj jest olej kokosowy i olej słonecznikowy. I te dwa oleje one to zmiękczają. Dobrze. Dokładnie tak. Natomiast to ma nam zapewnić, że w słoiku to będzie miało konsystencję maści, która szybko nam się rozsmaruje na skórze. A skąd wziąłeś przepis? Internet jest pełen, słuchaj, różnych przepisów, tylko teraz trzeba wykombinować swoje własne proporcje. Bo zazwyczaj ludzie ci podają, wiesz, no przepis, tak, ale z tego, ale tak właśnie. I trzeba sobie wypracować. Za pierwszym razem zrobiłam maść, która była taka półpłynna. Okay. Jak ją wsadziłam do lodówki, ją się ładnie ścinała. Mhm. Ale było tam za mało wosku pszczelego, było za dużo tego oleju brotyczowego. Okay. Bo zawsze dawałam tyle samo oleju kokosowego. A teraz? A teraz już wiem, że ma być litr tego, pół kilo tego i kostka wielkiego szarego mydła. Czyli wosku pszczelego. Dokładnie. No to także widzisz, no pszczela. No tak. Ja się nie mogę nachwalić, słuchaj, nie mogę się nachwalić właściwości tej maści, bo w najgorszym wypadku, jak już na nic nie pomoże, na co powinna pomóc, to nie zaszkodzi? To przede wszystkim będziesz miał cudowną aksamitną skórę, bo suchej skórze na pewno pomoże. Mam takich swoich znajomych, którzy używają tej mojej maści i pierwsze co mówią, to że ich skóra po prostu piła jak szalona. No to tak jak wiesz, no, bierze się olej do drewna, dokładnie, pije, to się go karmi. Dokładnie. I ja zawsze mówię, jak ktoś ma bardzo szorstkie ręce, albo tą rybią łuskę na łokciach, ale szczególnie na ręce, to ja zalecam nakładać dużo tej maści i rękawiczki bawełniane, takie, które w aptece można kupić, białe bawełniane rękawiczki i iść spać. W rękawiczkach? W rękawiczkach, pod którymi jest gruba warstwa tej maści nałożona. Aha. Bo rano jak wstajesz, to twoje ręce są jak pupa niemowlęcia. Mm. Wiesz? I ludzie, którzy mają bardzo szorstką skórę, pękającą skórę, to Dokładnie. I to odżywia bardzo fajnie, no ale warunek jest taki, żeby ta maść się wchłaniała i była przykryta tą bawełną rękawiczkową, a nie wcierana w pościel. No tak, no bo jak wetrzesz w posie, to no dokładnie. Boże, jak ci dobrze idzie, jak ci pięknie idzie. Popatrz, jak ja pokroiłam, zobacz, jak ty to robisz. Zobaczcie, jaka jest różnica. Mężczyzna jest w kuchni potrzebny. No, ja potrzebuję mały kawałek. No, potrzebuję co lepiej. Mam jakąś pomoc? Nie. I raz to my potrzebujemy, widzisz co? Tak, to trzeba będzie tutaj za chwilę trzymać. Okej, mam to trzymać? Tak, tu masz trzymać. Nad tym. Nad tym. Dobrze. No to co? No teraz musimy przelać, tylko trzymaj. Trzymam. Bo to wieś. To takie oleiste jest. Bo to jest olej. To jest olej, do którego wrotycz oddał wszystkie swoje cenne składniki. A, dobrze. Zrozumiałem teraz. I chcesz to teraz wycisnąć. Tak, tyle ile się da. Aha. Bo tutaj jest jeszcze dużo cennych składników, tylko to jest gorące. No tak trzeba teraz. Trochę nam tam wpadło jedno, trzeba będzie potem wyjąć. A czemu nie zostawiasz granulek w słoikach? No bo a jak to będziesz na skórę potem rozsmarowywał? Przecież to musi być konsystencja maści. No dobrze, no tak.
Podnieś, bo już zanurzasz w tym. Ciepły olej. Nie ma nic lepszego niż ciepły olej na skórę. Bo w tych kwiatach wrotyczu jest najwięcej właśnie tego. Podobno kobiety, które nie boją się chwytać rękami gorącego, nie boją się swoich teściowych. Aha! Dobra. To mi wystarczy. O, tak, teraz jeszcze to trzeba tak ładnie. Chcesz trochę oleju? Nie. Nie? Ja to mam po prostu, wiesz, jak coś jest tłustego, to le. Dobrze, ale... daj. To tłuste daj tutaj. To myślę, że to jest 100% jak dla kobiet. Teraz musimy wyłowić tą jedną kulkę, która mi tam się jakoś wymsknęła przy okazji wyciskania. Tak, bo jest tam kulka. Jedna kulka. No widziałem już. No właśnie, nie bardzo ją mogę. A ona nie może dostać? Zepsuje konsystencję, czy jak? Nie. To dajmy jej popływać. Nie, my jeszcze coś innego. No tutaj są kulki. No wpadły nam kulki. No bo już wypadły. Okej. Dobra, no to okay. Teraz będzie tak. Musimy odstawić. Czekaj. No. Podstawię to troszeczkę na takim minimalnym ogienku, żeby jednak ten olej był cieplutki. O. I teraz wrzucamy do tego właśnie ten wosk, bo on będzie nam się dłużej topił. No i on się teraz tutaj ma topić, a ja w tym czasie będę wydobywać ten piękny olej. Olej kokosowy. Aż tyle? Całe pół kilo. Mówiłam ci proporcje. Na litr oleju słonecznikowego z tym wyciągiem z rotyczu dodajemy pół kilo czy pół litra oli tego. No, można tam trochę pomieszać. O, i to się musi wszystko roztopić. Jak już się nam wszystko ładnie roztopi, to będziemy wlewać do słoiczków. Tą maść. A czemu olej ten... Bo olej kokosowy ma bardzo dobre właściwości na skórę. W ogóle wszystkie oleje jadalne nadają się również na skórę. I... Wiesz, jaki jest bardzo sekretny składnik tego? Najbardziej sekretny. Chcesz o nim powiedzieć? To jest twoja energia, którą tutaj do tego dajesz. To jest ta miłość, te dobre intencje, które wkładasz, bo ta maść będzie po prostu ludziom służyć. Czyli im więcej serca, tym bardziej tym lepsza skuteczność, dokładnie tak. Jeśli robiłbyś to hurtowo, z nastawieniem na zysk, taki wiesz... No tak, typowa komercja, typowa tak? komercja, to nie będzie już to. Taką typową komercję to możesz sobie w każdej drogerii kupić. Wiesz, z tymi maściami to jest różnie, bo część się sprzedaje, część się rozdaje, to wszystko zależy. Część się dodaje jako prezent do czegoś innego. No rodzinie to przecież na prezenty nosisz. No uważaj, bo teraz święta się zbliżają. No właśnie, a co ty myślisz? Moja siostra, jak oglądała właśnie te moje maści wszystkie, przychodzę i ona tak do mnie mówi: no siostra, a maść to ty przyniosłeś? Wpadłaś na ten pomysł? A ja mówię, wiesz, no dziwnym trafem, ale mam w bagażniku dla ciebie specjalnie. No także ona już używa. Już używa tej maści. No zobacz, już prawie, już ten wosk prawie roztopiony, już mamy ładnie sklarowaną maść.
Mój syn używa tej maści. A najlepszy był, tak też, ale najlepszy był jak on na ręce przede wszystkim, bo on ma takie, ma taką egzemę też na rękach. W zimie szczególnie takie chropawe ręce są i on używa to na czyli na przesuszone dłonie jest idealnie, dokładnie, tak? Tak, ale najlepszy był jak mi poderwał olej z dziurawca, ten czerwony. Nagle, słuchaj, zobaczył, że ja tym czerwonym olejem się pacykuję i on też spróbował. Jak zobaczył, jak on ma skórę potem. To mi poderwał całą butelkę. No, to tak było, ale jest dziurawca. No, kochani, no jeszcze troszeczkę. A rany. Dobrze, tu już w ogóle nie potrzeba tego podgrzewać. No. Tak, ale ładnie się tutaj rozmieszało. No bardzo ładnie, no zobacz, jeszcze tylko dwie grudeczki zostały, za chwileczkę. O, coś tam pływał. Pływał ten kawałek w rotyczu. Spróbujemy go nie wleć do żadnego słoiczka. Nie, to jest wosk. No. Jeszcze tylko troszeczkę. A skąd pomysł na to? Wiesz co, jak już zaczęłam czytać o tym wrotyczu, to w jednym z opracowań o zastosowanie była wzmiankowana maść. I można też do tej maści dodać coś takiego, co zrobi z niej krem, ale mnie to akurat nie odpowiada. Ja właśnie lubię maści, nie lubię kremów, konsystencji kremów. I trzeba byłoby to kupić w aptece. A ja z apteki też umijam szerokim łukiem. Jak nie muszę z nich korzystać, to nie korzystam. Ale są różne przepisy po prostu. No ja wzięłam najprostszy. Bez żadnych dzikich dodatków, które trzeba gdzieś tam zakupić. I wydaje mi się, że wyszło mi coś bardzo, bardzo dobrego. Stosuję z powodzeniem na sobie, stosuje moja rodzina, mój syn. Więc nie może to być nic złego. Na razie żeśmy nie zaobserwowali żadnych, wiesz, alergii, odczynów, bo to z ziołami też jest różnie, może być uczulone, prawda? A tutaj nic. O, i zobacz, mamy wszystko roztopione, mamy roztopione. Okej. Okay. I teraz to odłożymy tutaj. I teraz, mój drogi, ja wezmę specjalnie, żeby się nie popawić. I teraz się tak zastanawiam, czy mi to jest w ogóle potrzebne, bo wiesz co, wpadłam na genialny pomysł w nowym tym. Dobra, próbujemy. Pięknie. Ops. Będzie mniej mycia. Au, trochę mi się przelało, ale dobra. I zostało nam jeszcze coś na dnie. To będzie dla nas do wysmarowania później. I teraz na szybciutko zakręcam. Zakręcił. No. I teraz mają sobie tutaj, mój drogi, stać i stygnąć. Jak długo? No, zobaczysz, za pół godziny możemy sprawdzić, za pół godziny obstaję, że będzie już do połowy taki stały. Czyli co? Tak, do godziny czasu. Dwie godziny tutaj na garnku. Tak, potem rozpuszczaliśmy wosk i olej kokosowy, a teraz trzeba poczekać, aż on zacznie stygnąć i zobaczysz, że będzie się zmieniał w stałą maść. Bo teraz jest w stanie ciekłym, za chwilę będzie taki... Myśmy się smarowali, tak. No i się obyło bez, bardzo dobrze, bez mycia tego. Jest straszne. Zobacz, ile mamy do mycia garów.
I one są bardzo tłuste, więc będzie trochę pracy.